Hejka moi drodzy, z tej strony DSEO, witam was w nowym customie halloweenowym. W zasadzie jest to kontynuacja custom halloweenowy do Tomb Raider. Dokładnie to samo, czyli ten cały kielich, chalice, nie wiem jak to się czyta, część druga. Okej, moi kochani, ja myślę, że nie ma się tutaj co nad czym rozdrabniać. Fabuła oczywiście nie jest, tak jak i w części pierwszej, opisana. A szkoda dalej, no ale cały czas wiemy, że chodzi coś o ten kielich. Każdy chce go chyba zdobyć. Jakiś nasz tutaj widzę jest przeciwnik, jakaś wiedźma, każdy go chce. Musimy, zapewne chodzi o jakieś ratowanie świata, jak zawsze. Druga część powstała w 2015 roku, na dzień dzisiejszy to ocena 8,98. Słuchajcie, lecimy. No i słuchajcie, zajumała to. O mój Boże, nie! What the heck? To jakie mam to zrobić? Pogięło? Wiecie, jakie ma to przejść? Jakie mam goście pominąć? Matko Bosko. Jaki głupi. Nie. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam iść. Tu jest zamknięte. Jak ja mam się uchronić przed... Tam jest coś, jakieś przejście, ale jak tam iść? Czekaj, to głupie jest. No bo, że tak tutaj. O. Ciężka sprawa, muszę wam powiedzieć. Jak to będzie tak wyglądać? Ja nie mam żadnej broni, nie? Pokaż jak to... No nie, tylko load i save. Także pozdro 500. Nie da się tych drzwi otwierać? Masakra. Żadnych? To jestem trochę w czarnej, nie? Oko... No nie, ja nie mam pytań. Nie wiem, czy tą klapę się jakoś otwiera? Nie. Ja się poddaję. Ja już na początku gry się poddaję. Przestań we mnie strzelać. Tu coś jest jeszcze. No, tu coś jest. Tego też się nie da otworzyć. Ja będę próbowała ze wszystkimi drzwiami, ale... Co to jest? O! Lecząca esencja. Boże, jak dobrze. Tylko się też nie... To jest takie na kluczek, ale... Wiecie... Okej. Nie wiem, gdzie mam iść w ogóle. Piranias, okej. Okay. Piranias. Tam jest jakaś barierka, a tu barierki nie ma, czyli rozumiem, że tędy się dostanę. Nawet mi się w miarę ładnie udało. Okej. Okay. Nie zjeżdżaj. A zobaczymy sobie, jak giniemy? Pokażecie te piranie? Aha. Nie mogę, słuchajcie. Nie mogę wypłynąć, bo one mnie żrą.
Dobra. Spoko. Chciałam zobaczyć, bo autor tu ma naprawdę fajne, takie innowacyjne rozwiązania. Tego się nie da, tak? Fajne, innowacyjne rozwiązania i naprawdę warto je pokazywać. Czekaj, to aha, tutaj też jest zamknięte, tak? Bo wolę, nie wiem, czy coś będzie na łom, czy coś będzie na przykład na wzięcie, wiecie, z buta przysłowiowego. Tam coś jest u góry. To zaraz. Czy to są flary? Byłoby miło, gdyby to były flary. Tak, o mój Boże, po jednej flarze chyba was pogięło już zupełnie. O, i binokle. Mhm. No ale... No dobra. Tam rozumiem, że nie. No ale jakby w czym ma mi to pomóc? Wiecie, o co chodzi? Znaczy, no HP mam teraz całe, ale jakby nie widzę... no nie wiem, nie widzę... ani klucza nie mam żadnego, ani nic mi się nie otworzyło. Gość tam jest na zewnątrz, nie mam czym strzelać. Generalnie chodzi o to, że jestem trochę w czarnej, nie? Chyba, że jest tu coś, czego ja po prostu nie widzę. Że tu do góry... Nie ma, że tu coś... Nie. Nie mam tam jest jakieś okno takie roztrzaskane. Nie wiem... Nie wiem, gdzie miałabym po prostu iść, tak? No słyszę go, ciula jednego. Ta klapa mnie tam też w sumie zastanawia. Chyba, że ja mam się gdzieś po prostu wspiąć, nie wiem. Tam są w sumie takie kinkiety, wiecie. Teraz jak już mam troszkę więcej HP, na przykład tu mogę wejść do góry? Czekajcie. No nie. No i właśnie w tym jest rzecz, cholera jasna. Tam też nie mogę? Ale czekajcie. O. Tu też nie będę mogła. To takie ciężkie trochę jest, muszę wam powiedzieć. Pytanie, czy to będzie skos, czy... Głupie. Chyba, że... Poczekajcie, chyba, że będę mogła wskoczyć normalnie, bo... w sumie na główkę jest to możliwe, nawet normalnie chyba. Tak normalnie to tak średnio, ale... Moment. Uważam, że jest to, o właśnie, możliwe. Za bardzo... Dobra, no to jesteś... Mam nadzieję, że to nie jest żadne zbadzenie przeze mnie tematu. Tutaj nie wejdę. No bo nie uważam, żeby to było jakieś zbadzenie, skoro jest taka możliwość. No halo. Czekaj, czy przez te kratki znowu można skakać tak jak w tamtej części? Nie. Czyli musimy czekać, aż się sezam otworzy. Tutaj jest coś. On sobie tam hasa. Tu do góry powiedzmy, że moglibyśmy wejść. No chyba nawet musimy, bo rozumiem, że tutaj nie. Wiecie, tu wszystko trzeba dotykać. Wszystko trzeba dotykać, bo nie wiemy, co autor za innowacje wprowadził. Boję się, że tu coś zleci. Nawet nie. Tam można iść. A tu? Nie. Podoba mi się to, jak Curtis też wygląda. Curtis, Curtis. Oho. Meanwhile, przypomina mi się Twin Peaks. Czemu takie ściny są dziwne?
Zastanawiam się, czemu ta kadstanka przycięła? Czy to tak specjalnie jest zrobione, że jest w zwolnionym tempie? Ciekawe. Tu coś jest. Może znowu jakieś podpowiedzi. Generalnie zaciukał, to jest ten chyba gladiator z rzymskiego imperium, który jakby cały czas za nami tutaj kroczy z pierwszej części. Jakby oni wszyscy między sobą zabierają sobie takie liche. If you are attacked by evil entities, protect yourself next to the black cross. Okej, okay, czyli jakby jakieś nam tutaj beboki zaatakują, to mamy się chronić za czarnym krzyżem. Okej, okay, jeszcze żadnego nie widziałam. When you take the objects hidden in the hole, okej, okay, czyli jeżeli weźmiesz jakieś na przedmioty schowane w dziurze, uważaj na jakiś tam dym, jest śmiertelny. No ale to taka chyba raczej podstawa, nie? Nie wiem. Nie można nic więcej wziąć? Serio? O, tu jest kudeczka, jakby trzeba było to, wiecie, z broni na przykład rozwalić. A tu chyba nad nami będzie, wiecie co? Chyba będzie, wiem co. Tak, tak myślałam. Tak myślałam właśnie. A jeszcze raz do tyłu, tak? Jo. Ciekawe, czy Curtis mógłby na przykład wlecieć do okna, rozbijając je, chociaż niekoniecznie, bo na przykład tamto okno jest rozbite. Dobra, poczekaj, ale mogę to sprawdzić, mogę, prawda? Nie, a na główkę? Też nie. No dobra. Tylko wiecie, dali nam binokle, żeby rozglądać się i ewentualnie podświetlać sobie miejsca, czy nie ma żadnych dziur. A ja widzę tu krzyż. Widzicie to? Czyli co, w tamtym miejscu byłabym bezpieczna. Tu też jest krzyż. Kurde, wszędzie są krzyże. W sumie ja nawet nie sprawdziłam, czy tam przy zwłokach coś było. Teraz dopiero do mnie to dotarło. Dziwne. Aha, ale moim zdaniem to się tam powinno dać wskoczyć. Trochę lipa, jeżeli nie, ale no, co to ma być w ogóle? O kurde. No możliwości mamy sporo. Powiem wam tylko tyle. Tam na drugą stronę też bym mogła, ale ten ciul za mną tutaj by przybiegł, znaczy do mnie, i by mnie zciachał. Tam ewentualnie. Mogę? Nie. Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie on strzela. Dobrze, że jego tutaj nie ma. To rozumiem, że tego nie otworzę. Na dole gdzieś tutaj moglibyśmy. No i jest zejście tu do okienka, ale to może zaraz, dobrze? Najpierw chciałabym się móc rozejrzeć w tych okolicach. Tego nie otworzymy. Ciężka sprawa. Ja wolę podchodzić do każdych kratek, bo nie wiem, czy one są przeskakiwalne, czy one się same otworzą. No bo może być po prostu... Co to było? Okej, ale tam coś przechodziło pod tym. Ja to widziałam. Ja to kuźwa widziałam. To nie świadczy o niczym dobrym. Ej, ale ja jestem tutaj, gdzie ten gość pewnie jest. I ja tu zginę przecież, jeżeli on mi tu wyskoczy. Czy ciebie da się... Nie, ale ty masz flarę, to dawaj. Nie da się ciebie przesunąć? Nie. Flara to zawsze na propsie. Czy to się zapadnie? Ale to wygląda tak, jakby się miało zapaść. Tego się nie da otworzyć. Dobra. To tak naprawdę poza tą alternatywą zejścia na sam dół.
To kurde, nie widzę tu nic. Nie wiem, czy to tak ma być. Czy to dobry omen? No dobra, bo tutaj żadnych okienek nie ma, tak? Muszę tam, w tamten skoczyć. Przynajmniej nie widzę żadnego. No tam jest ewidentnie okienko, bo po prawej jest jakaś kratka. Okej. Na razie nie odpalam flar, no bo co ja mam, dwie flary? No, dwie flary. Świetnie. Ho, ho, ho. Ktoś tu zachlopała. No to jakaś babka chyba, tak? Nie, to jakiś mnich. Okej. Okay. Masz tu coś do przeszukania? Dawaj, dawaj. No, przecież chyba przyszłam tutaj po coś. No widzę to. Flara tu jest. Coś jeszcze. Tylko tyle? No chyba se jaja robicie. Już nie przyszłam tu tylko po flarę. Dobra, muszę to odpalić. Przynajmniej na chwilę chociaż. No nie. To mogę rozwalić? Tak sobą po prostu? Chyba nie. Też nie. Pikole, ten regał. Oho. A czekaj. No to jak ja się teraz stąd wydostanę? Chyba, że tędy, tak? No ale to jest za wysoko. Nie. Najpierw sobie jeszcze tu poświecę, zanim cokolwiek zrobię. Chyba, że jeszcze dalej da się gdzieś skoczyć? Aha, że tam niżej. Dobra, to loadni to. Rozumiem, że tu już wszystko zabrałam. A to skakanie takie dziwne. Muszę wam powiedzieć, tu też jest jakaś dziura. Nie wiem. Nie wiem. Dobra. A, czyli... Co to za koty? To nie umie, od razu wam mówię. Czy ten krzyż trzeba zabrać, czy nie? Słyszę koty, ale to jest w grze. Co to jest? To jest dźwignia, okej. Okay. Znaczy przycisk. Aha. Czekajcie, bo tutaj są dwie flary, trzeba je zabrać. Matko boska, jakieś wściekłe koty. Jakieś dzieciaki drące się, to oczywiście u mnie tutaj nie ma akurat przypadku. Nie ma innej opcji. To tylko u mnie takie rzeczy. Tu jest coś, czy ono tu wejdzie? Nie. No słuchaj, ta, no muszę tu odpalić flarę, bo ślepo. Pytanie, czy on zbije to okno? Moment. Jestem bardzo ciekawa. Czy on jest w stanie zbić to okno? Może bym najpierw jeszcze tu poszła. Mogę się podleczyć. No, mam full HP. O! Pytanie, czy to jest jakaś naścienna dźwignia? Skoro... O Jezu, skoro tamto to był przycisk. Do tego okna bym jeszcze doskoczyła. Takie rzeczy. Jeszcze tu mogę iść. Tu się otworzyło, matko boska. Nie będzie mi się... Dobra, a tutaj co to jest? To jakiś składzik. Kolejna flara, nic więcej nie można. Tych beczek z wodą. Tu coś jest. Tutaj coś trzeba będzie użyć. Mamy jakąś benzynkę. Bzynkę. Tam też można iść i w sumie można tutaj. O, Jezu, tu jeszcze coś po drodze jest. Pokaż mi.
Oho. Tylko tyle? Myślałam, że jakieś kolejne wskazówki. O, kolejna flara, widzę to. Ale tak po jednej flarze to jest tak kiepsko. A za tym nic nie ma? Bo ty tak lubisz. O, oczywiście, że jest. A właśnie jak kwestia sekretów 0 na 5. Heavenly Powered Use, przepraszam bardzo. A co to jest Heavenly? To jest z nieba jakaś moc. No, jestem ciekawa, co to za moce niebiańskie. Kibelek. Nie mam pytań. Normalnie musielibyście zobaczyć moją minę. Zbieram szczenę z podłogi. No, właśnie takie poczucie humoru ma nasz... ma nasz autor. Ale wody nie spuściłeś i tego... Tu już masz krechę jak stąd. Do Wałbrzycha. Pozdrawiam Grzesia. Tu można wejść? Można, ej. Można to otworzyć? Można! No i co teraz? Można tu wskoczyć. Ja pierdzielę. No i co teraz? Ale... Ja tu była? Nie. Nie było mnie tu. Można tutaj co pozbierać? Nie. A tu? Hej. Nie. No ale... Ale... Mój Boże! Nie wierzę. A tej? Też nie. W żaden sposób rozumiem, tak? Nie. No on nawet się tutaj... Słuchajcie, nie. Sprawdzam to. Ale patrzcie, robi coś. No głupie to jest. No to coś chce zrobić. Pytanie, czy... Ale głupie. Aha. Aż dwa. Ej, to było nienormalne. Bo mamy tamte na tę benzynę, tak? A to ja mam dwa. Nie. Braced plate. No jeden, to czemu wzięłam? Nie rozumiem tego, ale okej. Kluczyk mamy jakiś. Ale to było głupie. Stwierdzam, śmiem twierdzić. To? A, to się da przesunąć. Pewnie coś pod tym jest. Muszę się napić. Ej, tu są jakieś płytki. Może na te płytki mam postawić to. Poczekajcie. Jeszcze chciałabym zobaczyć, czy to nie jest na przykład do tej kłódki. Nie. Dobra, pokaż to. Czy tutaj coś było? Nie. No to może faktycznie na te płytki zielone. Kuźwa. A mogę się wrócić? Mogę. Zaraz tam zejdę. Tylko chciałam zobaczyć, czy te drzwi można otworzyć. Nie. Czyli jednak muszę tam zejść. Tam były zdechnięte szczury. Ej, ale to jest takie jakby taka benzyna. A może... Nie, on to może na... Nie, on nie chce tego napełnić. Dobra, teraz to ja już potrzebuję wziąć flarę. Bezwzględnie. Powiem tak, jest to dość upiorne. Co to za ręka? Nie chcę nawet tam chyba wchodzić, bojawszyk się. Czy są tu jakieś... Nie. Weź, bo mi się zaraz flara skończy. To jest taka trochę... Czemu ta ręka jest z każdej strony pogięła?
creepy. A ty coś masz, aniołku? Nie masz nic. I też nic ode mnie nie chcesz. Tego rozumiem, że nie otworzy. Aha! Aha! Takie rzeczy. No. I co, gra się zawiesiła? Nie, ja pierdzielę. No dobra, czyli klucza wziąć nie mogę. Wszędzie chcą mnie tu zeżreć beboki, tego nie zabiorę. Coś tutaj trzeba zrobić na bank. Tylko jeszcze nie wiem co. Mhm. W końcu Chris. W końcu. Tu coś jest? No. Aha. Ale on coś jeszcze podnosi. A tą flarę, która mu się skończyła. To był tylko sekret? No halo. Jak ja mam zabrać ten klucz? To jest niesprawiedliwe. No ale idź tam. Jak to zrobić, moi drodzy? Nie mam pojęcia. Pokaż to. No może być ciekawie. No ale teraz tak sobie myślę. To czy ja się w ogóle wrócę? Powinnam, nie? Czy on stąd będzie zjeżdżał? Stąd zjeżdża. No to... mamy mały problem. Nie, tędy wejdzie. Kurde, nie daje mi trochę spokoju tamto miejsce. Nie do końca jestem ukontentowana. Wydaje mi się, że coś tam trzeba zrobić. Teraz się zastanawiam, czy się wracać, czy się nie wracać. Co wy na to? Jak myślicie? Jak tam tracić za każdym razem te cholerne flary? No nie wiem. Może tam coś jest, czego ja nie widzę. Dobra, słuchaj tam. 48. Wrócę się tam, bo mnie to po prostu mierzi. Trudno. Że jest tutaj coś. Czekajcie. Oczywiście, że jest coś. No stoję przy tym. Ludzie, ale nie odpalam na razie flary, bo mam ich mało. Nie mam pytań. Ja to jestem łeb. Dobrze, że się, słuchajcie, że nie ten, nie odpuściłam. Czyli, aha, bo tego nie otworzę, prawda? No. No tak bez sensu byłoby się wracać w... Okej, mamy to. A teraz w drugą stronę mogę? Mogę. Aha, ale nie tutaj. Ale... łebku. Wiem, że jest ciemno, przepraszam, ale nie zapalę wam tej flary. Bo my się teraz wracamy, to będzie szkoda moich flar. No. Teraz możemy tam mieć winną mańkę kotów. Bo były jeszcze tam, były dwa przejścia. Okidoki. A czekajcie, tędy nie zaglądałam. Zaglądałam, tak, to było przejście od drugiej strony, więc jakby nie jest mi to w ogóle do szczęścia potrzebne, tam byłam, to jeszcze tutaj. Ja będę sprawdzać wszystkie drzwi. Kolejny aniołek, z różkami dosłownie. Nie. Na górę trzeba się... wiecie, patrzeć, rozglądać, czy tam nic nie ma.
Jakiś przejść ukrytych. No, widzę już klapa. Klapka, klapka. Otwieraj. No, dajesz. Kuźwa, jak tu czerwono. Dobrze, że flara chyba, tak? O, coś jeszcze. Zaraz sobie to przeczytamy. Coś jeszcze? Czekajcie, karnisterek? To jednak tamto nie jest na benzynę, to tamto było na wodę, ale on nie chciał mi nic napełnić. W tym jest sęk. Czy to można? To można przesunąć. Kuźwa. A tu coś leży? Nie, tak. Zdechły sztur. Dobra, zaraz to będę przesuwała. I co, tu jest kolejna, rozumiem, ta klapa. Ale to trzeba przesunąć. Dobra. Trzeba sobie tutaj zapalić flarę. Ile ich mamy? No 10. Jezus, jeszcze tak mało flar, to ja kuźwa nie miałam nigdy. Dobra. Nie wiem, czy ja dobrze robię, czy nie. Aha. No ale tu są flary. Ja muszę. No ale... Halo, panie. No, podnieś tą flarę. No nie, no bez sensu. Co za łeb. Podnieś je, obydwie. No. Pajajunki. Tędy nie. Tędy pewnie też nie. Oczywiście, że tędy zapewne. Bo po co? Aha. A to jest ta klapa. No dobra, ale my mamy teraz klucz. Pierwsze co, to bym poszła się podleczyć. Tylko gdzie to było? Nie tu. Ej, czy tego gościa tutaj nie ma? To jeżeli jego tutaj nie ma, to byśmy sprawdzili te zwłoki, nie? Ale tu chyba nie ma nic przy nich. Dobra, ja bym chciała się, wiecie co, udać tam, gdzie... tu nie. Tam, gdzie były te koty. Mam tu jakiś skrót w ogóle do tego pomieszczenia? Czy tak nie bardzo? Tak chyba nie bardzo. W sumie tu się mogę podleczyć. Słuchaj, tak, gdzie były te koty? Czy no wiem, że trzeba było tam skoczyć na górę. No, ale to chyba po prostu musimy się znowu tą klapą tutaj wrócić. Tak będzie chyba najszybciej. No to ja nie wiem, po co ja tak naprawdę tędy polazłam. No bo ja bym ten karnisterek jeszcze chyba załadowała, nie? Tą benzynką, jak myślicie? Ja bym może to tak zrobiła jeszcze. Ta benzynka to było tutaj, prawda? Ja. Tak, on sam to napełnia. Oho. No jeszcze te okna bym sprawdziła, bo ja uważam, że tam się da doskoczyć. No. Czy ty to wybijesz? Nie, a tak? Tak, z buta. Dobra. Tam coś jest. O, fajnie bym się podpaliła, nie? Czy ty tutaj wsadzisz ten klucz? Tak! No to idealnie. Proszę państwa.
No, no, no. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Ale dobra, spróbujemy, nie? Anioł pył, coś masz. Oho. No nie, no chyba se żartujecie. Ja pierdzielę, zapomniałam jakiegoś klucza. No, boję się, że tam w tych ciemnościach, wiecie? Może tak być. Mój Boże, gdzie ja mogłam zapomnieć tego klucza? Czy on się tu podpali, jak ja tu tak wejdę? Nie. Ja pierdzielę, gdzie ten klucz? Tam było, wiecie, wśród tych rąk tak ciemno. To jest jedno. A tam co było? Nie pamiętam. Ciul, muszę odpalić flarę, bo przecież nic tu nie znajdę. Nie, no tutaj nie było nic. A tutaj co było? Nic tutaj nie było. Jezus, jest tu coś jeszcze. Przecież tu flarę brałam. O Jezu, a tu jest jeszcze klucz. A ten krzyż? No raczej nie. Widzicie, jak tutaj, to tu trzeba flarę te palić, no bo... Dobrze, że nie musiałam jakoś specjalnie szukać. Całe szczęście. Proszę was. Tu jakaś stópka wikingowa wlatuje, czy jak? Ech. Będzie kończyć co niedługo. Dobra, dawaj, idziemy z tym kluczem, a nie tam. Boże, droga bez powrotu dosłownie. Mi się to nie podoba. Zapisz tam. Oho. To była mowa o tych enemies? Czy to o tych enemies była mowa? Nie wiem, czy tutaj coś jest. Między tymi, no to trzeba, jak to taki autor, to trzeba tu wszystko sprawdzać niestety. Nie. Czekajcie, tam mi chyba coś mignęło, albo nie jestem pewna. Bo to, co tu jest, kolejny klucz? Nie, no to są chyba jakieś jaja. No to musi tutaj coś być. Dajcie spokój. Jakieś beczce czy coś. Musi na bank tutaj być jakiś klucz. Przecież to jest niemożliwe, żebym ja tyle drogi zrobiła za jednym, z dwa klucze i kuźwa nie ma dalej przejścia. Nie zgadzam się z tym. Musi tu być klucz. Czy mi śmignęła tu jakaś flara? Jest. Mhm. A ja nie mam jeszcze jakiegoś klucza? Boże, ja mam klucz. Jestem debilem życia. Nie było tematu i nawet kolorem mi on pasuje, wiecie? Brak słów. O, tu jakaś dźwignia jest. Dobra, zaraz. Aha. Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś winda, bo to tak wygląda. No. Tylko jeszcze jedna mnie rzecz interesuje. Czy tutaj nie trzeba przypadkiem... Właśnie. Tak, bo my dzięki temu teraz ta winda podziała. Okej, okay, jesteśmy w domu. Ale czy ja się nie teraz nie będę zbliżała do tych właśnie nędznych szkieletów? O
Ale ty mógłbyś tam wejść na tą windę, czy tak nie bardzo? Głupi jesteś, czy jak? No ale... W czym jest rzecz, jak napełniłam to benzyną? W czym masz problem? Może to miała być tylko taka cutscenka na chwilę, wiecie o co chodzi? No ale jak? Przecież napełniłam to benzynką. Co ci chodzi? What the heck? Nie rozumiem. Może to trzeba odpalić jako... No właśnie. Nie mam pytań. Czy ta winda może już do góry? Nie, albo jestem jakimś debilem. Jestem w takim razie debilem, bo nie wiem jak to odpalić. No. Masakra. Pamiętajmy, chyba trzeba będzie, jeżeli tutaj będą ci przeciwnicy, trzeba będzie chyba znaleźć jakiś krzyż, co? Czy nie? O, tak. O, kuźwa! Jezu, a co ich tak rozdupcyło? Tu jest krzyż, no to zapraszam, panowie. Czarny krzyż, on ma mnie bronić, słyszałam. Podoba mi się to. O, możemy się healnąć. Proszę bardzo. Nawet nie mam z czego. Tu jakieś coś trzeba wsadzić. Tu kluczyk. Tu jakiś kluczyk. Tam coś. No dobra, sprawdźmy, co tam jest, zanim wyjdziemy tam na zewnątrz. Aha, bo stąd przyszła. Poszedł ty, debilko. Czy to się otwiera? No ale znowu jest taka łapka, jakby nie wiem. Nie wiem, jakby co. Nie czas na to wieszać? Hit. Nie, tego też nie otworzę. Dobra, zobaczymy tylko, co jest na zewnątrz. I kończymy to, moi drodzy. Będziemy kończyć. Byleby tego gościa tutaj nie było strzelającego, nie? A, tam jest ten, ta wiedźma ubita, nie? Czyż można by było jakoś do niej się dostać? No to zaraz, najpierw się jeszcze tu rozejrzymy. Pytanie, czy tutaj się chodzi po tym? Chyba trzeba będzie nawet. To się otwiera. Nie. Kurde. Nie mam żadnego pojęcia, co trzeba zrobić. No moim zdaniem... Chyba, że tam jest. Czekajcie, sprawdzę to. Czy tu jest jakiś klucz? No nie. Ale wiecie co? Przejdę się po tym. Bo może właśnie stamtąd dostaniemy się do tej wiedźmy. Przejdę po tym. Szczurki. Ja bym chciała ten kielich zdobyć. Jak zdobędę ten kielich, to będę mogła zakończyć dzisiejszy odcinek. Bo on tam jest, on tam migo. No spoko. Okej, można
w tym customie widzę na spokojnie używać takiej możliwości, jakby wiecie, skoku. O mój Boże. Skinęłam? Nie, tylko go to zabolało. I to widzę, że tak bardzo. Dobra, zabierz ten kielich. A nie, to nie jest kielich. Kielich tak, ale mogę się uleczyć, to dobrze. Dobra, zabieraj to. No jest, jest. A tam mogę iść? Co tu jest? Tylko sobie zerknę, dobra? Mogę. Nie mogę. Dobra, moi drodzy, to ja sobie w tym miejscu tutaj zakończę, ale ja wam serdecznie dziękuję. Bardzo mnie zaciekawił ten custom. Zaraz pewnie odpalę kolejny odcineczek do nagrania. Moi drodzy, do usłyszenka w następnym odcineczku. Zapewne jutro albo pojutrze. Także dajcie znać, czy wam się podoba, bo mi bardzo. Pa, pa! That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Deathsetter. And if you want, you can watch the entire playlist from the series here. See you around.